Witajcie! Dzisiaj kolejne testy z paczuchy. Tym razem paczucha jest od Eryki Nawrockiej. Na pewno ją kojarzycie, ponieważ również ona ma kanał perfumowy na różne tematy, ale od jakiegoś czasu zainteresowała się także perfumami. Więc napisałam do niej i z tej naszej małej rozmówki wywiązała się propozycja przesłania kilku zapachów. W związku z tym, że Eryka niedawno wrzuciła u siebie na kanale film na temat swojej kolekcji, pobiegłam tam zainteresowana, zaintrygowana, ponieważ flakony mnożą jej się w zastraszającym tempie i tak będzie, Eryko, tak będzie. Wierz mi, że kolekcja się powiększy dużo, dużo szybciej niż myślisz. Ale do brzegu marynarzu. W każdym razie ma tam całkiem pokaźną kolekcję z Avon Attraction. Ja mam oryginał, mówię tutaj o wersji podstawowej, ale stwierdziłam, że trzeba poznać też inne. Tym bardziej, że ona tak pięknie o nich opowiadała. Do tego dobrałam sobie jeszcze dwa inne zapachy, ale Avon Attraction dzisiaj dominuje ten odcinek. Więc jeżeli jesteście ciekawi, cóż takiego wybrałam, cóż takiego wyniuchałam i czy jest wśród nich zapach, który zdobył moje serce, zostańcie koniecznie ze mną, zostańcie. Ja już je sobie tutaj wyciągnęłam, bo oprócz, jeszcze tego Wam zdradzę, oprócz próbeczek była piękna karta afirmacji i liścik. Ale to jest tylko i wyłącznie dla mnie teraz w tej chwili. W każdym razie, kochani, żeby nie błądzić, przygotowałam sobie nuty zapachowe, przygotowałam sobie akordy i zacznijmy w końcu tą prezentację. Attraction Intense, zapach z 2022 roku, posiada w sobie kandyzowany imbir, gruszkę, jeżynę, piżmo, gardenię, czarną orchideę, kokos, pralinę i styrax. Styrax to jest taki rodzaj żywicy. Ja sobie też przygotowałam oczywiście odleweczki, takie oto urocze, i będę je nakładać na skórę. Przepiękny zapach. Bardzo mi się podoba. Nie jestem absolutnie pod żadnym pozorem nimi rozczarowana. Powiem Wam, że spodziewałam się, że będzie ciekawie, ale nie spodziewałam się, że będzie aż tak miło i przyjemnie, ponieważ wyczuwam tutaj przepiękne owoce w połączeniu z cudowną, delikatną słodkością. Macie tutaj akordy słodkie, ciepło korzenne i owocowe. I tak właśnie na mnie wybrzmiewają te perfumy. Jest słodycz, nawet, słuchajcie, myślałam, że jest tutaj wanilia. Jej nie ma, ale one się właśnie w taki delikatnie waniliowy sposób na mnie układają. Przypuszczam, że tutaj troszeczkę zawinił kokos oraz czarna orchidea oraz gardenia, które właśnie nadają takiej pięknej, delikatnej słodyczy owocom. Zapach komfortowy w noszeniu, bardzo przyjemny. Wydaje mi się, że raczej na takie chłodniejsze pory roku albo na chłodne lato, tak jak nam się teraz zrobiło za oknem. Przejdźmy do kolejnego. Jest to Attraction Game for Her z 2021. Kompozycja posiada w sobie jeżynę, gruszkę, różowy pieprz, ciemną czekoladę, tuberozę, fasoletonkę, nuty drzewne i bursztyn. Akordy słodkie, owocowe, czekoladowe. Mam je tutaj. Tak, jeszcze sobie sprawdzę, żeby tutaj się jakiś błąd nie wkradł. Nałożymy. I powiem Wam tak, przepiękne, soczyste, słodziutkie owoce połączone z ciemną czekoladą. Połączenie owoców i ciemnej czekolady u mnie na mojej skórze wybija najmocniej, najpiękniej.
Powiem wam, że pierwszy psik wywołał zachwyt na mojej buzi. Zachwyt absolutny. Bardzo mi się one podobają. Bardzo. Na tyle, słuchajcie, że jestem skłonna zakupić flakon. Tak. Tutaj nie będę was trzymała w niepewności. To są perfumy, które zrobiły na mnie duże wrażenie. Naprawdę duże wrażenie. Oczywiście macie tutaj odrobinkę tego różowego pieprzu, który dodaje takiej delikatnej pikanterii. Ta ciemna czekolada nie jest podana wprost. Wyczuwacie tą delikatną goryczkę, wyczuwacie ciemną czekoladę. Miłośnicy ciemnej czekolady wiedzą, o czym mówię. Ale to nie jest ciemna czekolada podana wprost. Wyczuwacie mocne owoce i ja na swojej skórze również tuberozę. Później dochodzi bursztyn i nuty drzewne. I dla mnie jest to zapach bardzo wieczorowy, randkowy, taki głęboki, esencjonalny. Tak, mówię o zapachu z Avonu. Jestem bardzo pozytywnie nim zaskoczona i już się nie mogę doczekać flakonika, tak wam powiem, naprawdę, Ergo. One są świetne. Ja nie wchodziłam specjalnie po raz kolejny na twój kanał, aby obejrzeć ten film dotyczący kolekcji, gdzie o nich mówiłaś, ponieważ nie chciałam się tutaj inspirować twoją opinią. Nie pamiętam, co na ich temat powiedziałaś, w każdym razie ja jestem zachwycona, naprawdę zachwycona. Bardzo mi się one podobają. Nic więcej mówić nie trzeba. Kolejny to Attraction Desire for Her z 2021 i tutaj macie wiśnie, szafran, mandarynkę, irys, jaśmin wielkolistny, lilię, bursztyn, balsam tulu, drzewo sandałowe, akordy ambrowe, pudrowe i wiśniowe. Te akordy to ja sobie wzięłam troszeczkę z fragrantiki, bo chciałam być przygotowana. Jednak kiedy nie mam nutek, czuję się taka niekompletna. Dobrze, sprawdźmy. Nałożę je sobie tutaj wyżej. I cóż takiego wyczuwa mój nos? Na samym początku wiśnia, ja tutaj będę zerkała, bo mam podkreślone nutki, które najmocniej na mnie wybijały. Wiśnia połączona z kapeńką szafranu i do tego jeszcze jest, słuchajcie, jaśmin i irys. Połączenie wiśni i irysa w tej kompozycji również bardzo mi się podoba. Nie spodziewałam się aż tak przyjemnego efektu, ponieważ ja stronię od irysa. Jest on dla mnie zbyt pudrowy, ale tutaj jest wszystko w porządku. Ciekawy, intrygujący zapach. Niestety nie chciał na mnie zbyt długo trwać. Nie wiem dlaczego. Mam wrażenie, że chyba był najkrótszy, znaczy najkrócej trwał z nich wszystkich. Nie wiem. Ale piękny, piękny, taki też raczej wieczorowy. Słuchajcie, teraz tak patrzę na nazwę, desire, pożądanie. Może to powinien być zapach intymny? To wtedy wszystko by pasowało. Kusząca wisienka. Przejdźmy dalej. Attraction sensas... Nie mogę dzisiaj wymówić tej nazwy. Sensacio. Nie wiem, co się ze mną dzieje, słuchajcie. Nie wiem. Napiszę wam. Posłuchajcie, nie potrafię. Buzia mi się zablokowała. Sensacio. Ale brzmi to dla mnie tak dziwnie. Dziwnie i nienaturalnie, że aż mnie od tutaj... Coś mi się dzieje. W każdym razie chciałabym wam pokazać kolor płynu, ponieważ jest on prześliczny. To jest taki delikatny róż pomieszany z fioletem. Wręcz mam wrażenie, że taki delikat, z takim delikatnym efektem hologramu.
widzicie, co się dzisiaj ze mną dzieje. Mam jakieś takie dziwne skojarzenia, ale jest naprawdę śliczne. Zresztą wszystkie flakony mi się podobają. Uważam, że są świetnie zrobione. Kolory płynów również. Wszystko naprawdę. Powiem Wam, że ta seria bardzo mi się podoba. W każdym razie. Rok powstania 2019 i mamy tutaj śliwkę, imbir, tangerynę, jaśmin, frezję, irys, skórę, drzewo kaszmirowe, amber, extreme. To jest też coś na zasadzie żywicy. I akordy skórzane, owocowe i cytrusowe. Na drugą rękę. I powiem Wam, że od razu, od samego początku bardzo, bardzo mocno wyczuwam nutę skóry, kwiatów, czyli jaśminu, frezji i irysa, ale takich wymieszanych ze sobą, że tutaj ciężko dojść do ładu, co jest czym. Jest też imbir, taki szczypiący delikatnie w nos, ale na pewno zaznaczający swoją obecność. Jest też tangeryna i pomieszanie tych wszystkich składników sprawia, że to jest zapach bardzo intrygujący, bardzo intrygujący. Raczej bym je nosiła w chłodniejsze dni, raczej wieczorową porą, ponieważ jest w nim pewna tajemnica. To nie jest taki, słuchajcie, jakiś zwyklaczek. Nie. Nie, 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 nie. Bije od niego tajemnica, moc, wieczorne klimaty. I to jest drugi, który zrobił na mnie naprawdę, naprawdę duże wrażenie. Game jest świetny, ale tutaj mamy większą tajemnicę. I przejdźmy teraz do dwóch zapachów, które z Avonem nie mają nic wspólnego. Jest to Violet Blossom od Zary. Ja z zapachami Zary to mam taki, słuchajcie, dziwny stosunek. Z niektórymi się lubimy, z innymi troszeczkę mniej. I tutaj, zanim je sobie nałożę, bo już mnie kusiło, ale tutaj jest ciekawie. Bym nawet powiedziała, że pięknie. Pięknie w swojej prostocie, ponieważ macie tylko trzy nuty zapachowe. Z tego co pamiętam, jest to kwiat wiśni, magnolia i fasola tonka. I to wyczuwacie. Jest to zapach kwiatowy, lekko słodki. Cudny w swojej prostocie, tak Wam powiem. O dziwo! Świetnie pracuje na mojej skórze, bardzo ładnie projektuje, dosyć długo się trzyma i spodobał się, bardzo się spodobał mojej córeczce. Po kilku godzinach, kiedy się przytuliła do mojej ręki, wyczuła go, powiedziała: mamusiu, to jest piękne, co to jest? Ja wtedy jeszcze nie wiedziałam, teraz dopiero skojarzyłam, kiedy sobie przypomniałam kolejność nakładania zapachów, że to była właśnie Zara Violet Blossom. Przepiękne kwiaty, mówię, proste i delikatnie osłodzone fasolą tonką. Zapach bardzo taki uniwersalny, prosty, nieskomplikowany, bardzo taki kobiecy, dziewczęcy, na co dzień. Jestem na tak. No i ostatnia propozycja, która bardzo mnie zaintrygowała z uwagi na nuty i z uwagi na flakon. Ja od czasu do czasu widuję takie formy flakonów. Nie powiem, żeby mnie nie kusiły, bo kuszą. Dlatego kiedy zobaczyłam Killer Queen, zapach z 2013, zobaczcie, no, sporo jest na rynku, właśnie u Eryki, stwierdziłam, że ja muszę przetestować, muszę. Także pojawiły się one u mnie i powiem Wam, że mnie zaskoczył, ponieważ spodziewałam się czegoś zupełnie, zupełnie innego. Potem, kiedy spojrzałam na nuty zapachowe, na fragrantice i mnie podkusiło, żeby sprawdzić, czy jest jakaś inna kompozycja, do której są podobne, to zaczęło mieć sens, bo ja się spodziewałam, jak
sama nazwa wskazuje, jakiegoś killera. Takiego bardzo tajemniczego, może nawet trochę agresywnego. Nic bardziej mylnego, moi drodzy. Mamy tutaj następujące nutki. Leśne owoce, śliwkę, bergamotkę, plumerię, jaśmin wielkolistny. Ojejku, celozję, to jest taki kwiat. Pralinę, paczulę, drewno kaszmirowe. I jest to zapach taki owocowo-słodko-drzewno-paczulowy. I on to wędruje troszeczkę wyżej tutaj. I wiecie, co mi przypomina? On naprawdę bardzo, bardzo mocno przypomina mi Victor and Rolf Flower Bomb. Mało tego, przypomina również, skoro to, przypomina inspirację od... Bo ja je mam od... Boże... Dossier? O, nie pamiętam teraz nazwy, w każdym razie są, bo bardzo, bardzo podobne do nich. Takie wyciszające, komfortowe. Słyszycie, o czym ja mówię? Killer Queen. Wyciszające, bardzo komfortowe w noszeniu, takie przyjazne, świetne. Świetne, ale ja mówię, spodziewałam się czegoś tutaj zupełnie, zupełnie innego. I to początkowe zdziwienie i zaskoczenie mimo wszystko zastąpiła radość z testowania tego zapachu, bo jest piękny. Każdy z nich spodobał mi się. Każdy z nich jest inny na swój sposób. Mam tutaj swoich ulubieńców. Jest to Attraction Game. Naprawdę myślę, że skończy się tutaj flakonikiem. Wersja Intense. Także mi się podoba, ale świetną robotę zrobił też Nie wiem, co się dzisiaj ze mną dzieje. Sensacją. Po francusku, albo po, nie wiem, po hiszpańsku, po polsku, nie wiem, z jakiego to będzie, słuchajcie. Sensation! W końcu nastąpiło oświecenie. O rany julek. Avon Attraction Sensation. To jest ten zapach. Nie wiem, słuchajcie, naprawdę nie wiem, dlaczego ja się dzisiaj tak męczyłam z tą nazwą. Po prostu pojawiła się jakaś dziura i to wcale nie budżetowa, tylko dziura w mojej głowie. No dobrze, ale zostawmy to, zestawmy w każdym razie. Podsumowując, Eryko, bardzo, ale to bardzo, bardzo serdecznie dziękuję Ci za to, że podzieliłaś się ze mną swoimi dobrociami. Dziękuję Ci za to, że mogłam poznać bliżej tą serię Attraction, która naprawdę jest Attraction, bo o, trzy zapachy, które zrobiły na mnie wrażenie, no to już jest już naprawdę coś dużego. Jest tutaj jeszcze Desire i one, słuchajcie, one są na mnie najdelikatniejsze i chyba jednak mimo wszystko się nie skuszę, co nie znaczy, że Intense, Game i Sensation nie zdobył mojego serca, bo zdobyły przebojem. No i oczywiście Zara. Piękna, delikatna Zara. Katy Perry też. To co? Kochani, napiszcie mi w komentarzach, czy znacie te zapachy, czy się Wam one podobają, co na ich temat myślicie, jak się na Was układają, jakie są parametry, wszystko koniecznie napiszcie, ponieważ mam wrażenie, że mało się mówi o zapachach z Avonu, z tej serii akurat. Wiem, że Ania Fragranza bardzo lubi perfumy z Avonu i często się u niej pojawiają w kompilacjach. Nie wiem, czy również te, o których wspomniałam dzisiaj, czyli te, które ma u siebie Eryka. Jeżeli jesteście ciekawi, jak się one układają na niej, co ona ma na ich temat do powiedzenia, idźcie koniecznie na jej kanał, zostawię Wam link w opisie, żebyście mogli tam pójść i posłuchać pięknych opowieści perfumowych. Ja Wam dzisiaj dziękuję, pozdrawiam, do następnego razu,
Eryko, jeszcze raz wielkie dzięki. Pa!